4-tygodniowej batalii o miejsce wśród najlepszych drużyn piłkarskich świata na warszawskim lotnisku oczekiwanie na powrót medalistów. Komplet widzów jak na stadionie w Monachium. Jeszcze jeden dowód, że wszyscy byliśmy kibicami. Przed zmasowanym atakiem sympatii nie zdołałby obronić swojej drużyny nawet Jan Tomaszewski. Służba porządkowa na liniach obronnych. Nareszcie wśród swoich. Pękają ramy protokołu. Atmosfera spontanicznej uroczystości. Prezydent Warszawy z trudem zdobywa mikrofon. Najmłodszy zespół i największa niespodzianka tegorocznego turnieju. Sukces bez precedensu w całej dotychczasowej historii naszego piłkarstwa. Trzecie miejsce wśród najlepszych na świecie, zdobyte po brawurowych zwycięstwach puchar i srebrny medal. Podziwiały nasz zespół miliony widzów na 5 kontynentach, ale najgorętsza atmosfera w Warszawie. Przejazd ulicami miasta, które umie okazywać swoją sympatię. Bohaterowie są zmęczeni i zaskoczeni. W przyszłości trener Górski będzie musiał przygotować swój zespół także do spotkania z kibicami. Sukces, na który złożyły się ambicja i praca. Wysokie uznanie znawców i entuzjastów piłki nożnej. Jest ich w Polsce po ostatnich występach naszych reprezentantów około 34 milionów. W Komitecie Centralnym Partii spotkanie z Edwardem Gierkiem i Piotrem Jaroszewiczem. Edward Gierek między innymi powiedział: chciałbym naprawdę z całego serca podziękować wam za to, za ten wspaniały prezent, jaki zgotowaliście naszej socjalistycznej ojczyźnie. Gratuluję wam tego wspaniałego zwycięstwa, a nam wszystkim gratuluję tych pięknych widowisk, które mieliśmy okazję oglądać. Byliście na ustach wszystkich Polaków i tych 34 milionów żyjących na tej ziemi, i tych kilkunastu milionów Polaków żyjących poza granicami kraju. Ja chciałbym Dejnie, a poprzez niego wam wszystkim podziękować, towarzysze, za skromność. Ta skromność pozwoliła wam iść dalej, bo wiecie, najgorszym nieszczęściem byłoby, gdybyście uwierzyli, że jesteście tak mądrzy, tak mocni, tak niezwyciężeni, że przestalibyście się liczyć z tymi, z którymi gracie. Za to, żeście osiągnęli takie rezultaty, chciałbym wam naprawdę z całego serca podziękować i chciałbym życzyć naszej młodzieży, żeby tak samo wierzyła, że chcąc, można osiągnąć cel, do którego się zmierza.